Damian, jutro twój pierwszy tegoroczny pojedynek. Walczysz z Maxem Maxwellem. Rywal zmienił się na kilka dni przed pojedynkiem. To jakoś wytrąciło cię z rytmu przygotowań? Nie, ja akurat, no tak jak sami wiemy, w walkach rankingowych często się to zdarza i jak się mówi, dopóki zawodnik nie jest w ringu, to nie staram się jakby tak w 100% tylko w jedną stronę ukierunkować. A z drugiej strony cieszę się, bo ten rywal na pewno jest lepszym zawodnikiem niż z tym, z którym miałem boksować. Mimo tego, że może rekord ma gorszych, ale na pewno umiejętności ma większe i wiem, że boksuje bardzo agresywnie i będzie się to podobać kibicom. No właśnie, w ringu szykuje ci się druga z rzędu wojna, bo Bonsu też walki nie unikał. Wtedy trener, może ty też sam miałeś do siebie trochę pretensji, że za bardzo szedłeś na wojnę z nim. Jutro będziesz boksował bardziej rozważnie, bardziej lewym prostym? No będę się na pewno starał, bo miałem przed tą walką dużo kontuzji od początku roku, które musiałem kurować i cieszę się bardzo, że w ogóle doszło do tej walki. No i mam nadzieję, że będę boksował właśnie z głową i nie będę się podpalał, bo tutaj na pewno nie ma co ryzykować, ponieważ tutaj no, pojedynek jest mi potrzebny do walki majowej, a tak naprawdę no, muszę uważać, żeby po prostu nie doznać jakiejś jeszcze jednej kontuzji, albo żeby się nic nie odnowiło, bo no, organizm widać, że jest wymęczony i to wszystko po prostu z tego chyba przemęczenia, troszeczkę tej ciężkiej pracy już od wielu lat, tak się wszystko ładnie, znaczy nieładnie, przepraszam, złożyło. Możesz powiedzieć, że jesteś w 100% fizycznie na jutro dysponowany, że ani Achilles, ani ten lewy łokieć nie dokuczają ci? No na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że tak, a co będzie w ringu, zobaczymy, a na pewno będę się starał jutro pokazać kawał dobrego boksu i mam nadzieję, że jakiś efektowny knockout ci też przytrafi. No nie torpedowały ci te kontuzje przygotowań? Miałeś pełne sparingi, wszystko tak jak powinno być? No było prawie było wszystko tak jak trzeba. No, akurat trener to tak fajnie poukładał, że nie odczułem tego za bardzo, a wręcz może nawet to też pozwoliło na troszeczkę jakby więcej odpoczynku i może tego mi nawet było trzeba, bo ja naprawdę ciężko, gdy jest okres przygotowawczy, pracuję i później ciężko mi odpuścić treningi, więc no, on byłem akurat zmuszony i może to wyjdzie na dobre. Trochę świeżości więcej będzie i fajnego boksu. Czego właśnie kibice mogą spodziewać się po tym jutrzejszym pojedynku, twoim zdaniem? Fajnego boksu.